bien gorąca. Brawo, policja, zaczyna ich blokować, już ich nie dają zawracać na rondzie. No limit czasu wyczerpali, 12 się zbliża, przerwa musi być. Tutaj zawsze pretensje chyba do czegoś do cienia. A cień jest
Albo jak jest przesłoniony, to go nie ma. Rząd winie. Rząd winie, że tu Biłgraj wyjechali, a reszta województwa, bo nie wiem, może jeszcze jeden miasta, może go nie ma. Strajku żadnego. Ma opcji, który wiesz, żal, chwali, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest na tą chwilę. Mówię, za godzinę, za dwie pojadę, każdy się rozjedzie, będzie sąsiadem, dzień dobry i będzie głupoty jeden drugiemu opowiadał. No tak, tylko że kurwa, my przez tą godzinę przestoimy, kurwa, będziemy mieli opóźnienie między rurkami, myślę, że to takie kurwa proste jest to, wiesz. Nie, właśnie, że nie, kolego, to nie jest proste. Tylko jest tak, jak jest. Z jeden drugiemu kładę pod nogi. Rzucał, rzucał i będzie jeszcze długo rzucać. To jak ślad długi i szeroki. Mają prawo strajkować, no nie strajkują, tylko mówię, no nie tu na ulicy, to do Warszawy, do rządu, tam się wtedy kurwa przestraszą, tak jak górnicy jadą, porządek robią, kurwa dostają wszystko, a tu tyle, co se pojeżdżą, powkurwiają wszystkich i tak nic nie uzyskają i tak. No to trzeba robić kurwa związki i wtedy was nie upierdolą, proste. Mówicie rolnika, kiedyś hodował każdy świnie, zadusił, zabił, nie zjadł. I dzisiaj wychoduj świnie i spróbuj ją zadusić. Dokładnie, dokładnie kolego, przyjechaliby bransoletki założyli i beczysz. Kolego, jest wszystko i wiesz, tak samo jak każdy konsumuje. Żeby coś wyprodukować, kolego, to trzeba jechać do Brukseli i się pytać. Więc mamy tu Brukselę, oni przeciw Brukseli strajk robią. Przeciw Brukseli, bo to byle gówno, byle łajna napakują i każe nam to jeść. To ty pierdolisz sobie. Słuchaj kolego, nic nie, jak to się robi, to się zapkiem rusza. A to było zapkiem mowa tylko. To wieś odżyła. Jakie rządowi? Jakie rządowi? Ty wiesz o co tu chodzi? Kto to przyblokował? Ceny i tak dalej? No krótka taśma. Rząd ceny ustala? Komuś cenę ustala rząd? Czy mamy wolny rynek? Polski to ustala, co ty za głupotę opowiadasz? No bo mamy wolny rynek i cenę sobie każdy ustala tyle, ile mu pasuje. A co mieć pretensje do rządu? Tu rząd powiedział, że masz to sprzedać za złotówkę, tak jak kiedyś za komuny pojechać w Lublinie, kupiłeś za złotówkę i w Szczecinie za złotówkę. Dzisiaj nie wiesz, od sąsiada możesz kupić za 5 zł, od drugiego za 15. No tak, masz wolny rynek, no to co narzekasz? Nie narzekam, tam niektórzy narzekają, że tak wiesz, to i tamto. Nie! Jest wolny rynek i trzeba odróżnić wolny rynek od zleceń państwowych. A państwo nie zleca na michę, na łychę, wiesz, kasy. No tak samo Bruksela ci nie zleca niczego. Wszyscy masz to samo wszędzie. No nie ma to przestań, dyskusja zawsze jest potrzebna, skazana, tylko kulturalna. Telewizję obronię. Płacać na tą Brukselę, bo tamto kurwa pisiory was napuścili, a zobacz ile chodników, ile dróg, ile wszystkiego dzięki kurwa masz Unii. I kurwa na chłopy traktorami nowymi jeżdżą. I dzięki któremu co to kurwa dał? Kaczyński ci dał?
Lego, ty się, to działa w obie strony. Ile Unia bierze, ile u nas te markety, super markety nas dują, gdybyśmy 10 razy więcej mieli. Bez podatków wszystko. Handel zabierają 87%. Dują ile tylko chcą, nie pytają się. Kolego, jak go zwał, tak go zwał. Kasa idzie na zachód. Nasze pieniądze idą na zachód. Nie pytają się, tylko biorą. Nie mamy nic do powiedzenia. Idzie tutaj radio gorące. Thank you.
można to lecieć z Przemyśla przez Biłgoraj na Lublin. Kurwa, jakby był biedakiem, to by tu Władimirca albo 60 stał, kurwa, nie no wymienił Holandami i kurwa z Andzielami. Ty maluchem jeszcze jeździsz, czy jak? I 12:14 po pracy, kolego, mów realia, a nie tylko droga w nocy. Ale za to ci nie strajkują, to Władimirce mają 61 rolnictwo. Ale jakby to taki niesprawny przyjechał, to bym uważał, że policja mamba przejebała. Pojechać kurwa do Warszawy, do Kaczyńskiego, tam udanie iść koło Warszawy. No to w Warszawie Kaczyński nie rządzi, kolego, tam jest drugi pan. Wiesz, ten drewniany będzie robił przez Wisłę, to wiesz, to do niego zawieźć. Kolego, tylko ten warątka, tutaj masz od wiaduktu do Zielonej, tutaj jak skręcisz już na Zamość, to pojedziesz. A skąd ty wjeżdżasz? No tylko tyle mnie żeby interesowało. Co tyle wiesz? Nie, kurde, ty nie gadaj, kurwa, bo pytałem policjanta, jakbym pojechał tam pod te 5, to on coś mi na początku gadał, to bym za chwilę, kurwa, mandat zarobił. Czego? Ja z tego cieniu się w życiu nigdy nie bój. Sytuacje są takie, że biedny to się zawsze własnego cieniu boi. A przed własnym cieniem nikt nie ucieknie, nie ucieknie, tak jak przed śmiercią. Kolego, a propos tego, wiesz, na 5 ton, czy gdzieś usłyszał słowo od policjanta, że jest pozwolenie? Od policjanta byś usłyszał, że jest pozwolenie, no to już poniżej zejść nie można. Tak, ale wiesz, że tam dopiero... Kolego, nie tłumaczmy się, bo policjant zrobił swoje, że nie wolno wjeżdżać. A ty miałeś taką możliwość, że przejeżdżasz i pojedziesz. Na tą chwilę, na tą chwilę. Nie wiem, kurwa, kurczę nam tam strasznie. Dolne, jakbyś miał budzić, to byś to powiedział, że nie tam pasaje. Blokada, kolego, ronda od majstra do ronda do wiaduktu. Na tą chwilę. I w drugą stronę też jest blokada, kolego. Proszę, kolego, lepiej lecisz tutaj sobie prawo na te 5 ton, tak? Nie wiem, skąd kto wjeżdża i dokąd chce jechać. I sobie tak. No to jest całe miasto, żeście, kurwa, zablokowali. Do tej pory zapomniało się, jak się gospodarstwo
miasta przekazywało? Zapomniało się? To przypomnę mi teraz. Możesz gospodarstwo zatrzymać, dostajesz emeryturę. A wcześniej co było? Co do zabrania? Tak to przyszedł syndyk i koledze odprzedał za 30 zł. No i 2 zł kurwa do podwyżki do emerytury, a? Po chuju było, nie? Czuli kurwa żyją. Dasz 500 co miesiąc, mało. Dasz 12 na urodzenie dziecka, mało. Dopłaty do wszystkiego, mało. Za to pochwała. Tak, kolego, trzeba głośno mówić. Uwychylajmy uszu, że prawda to prawda, a prawda jest zawsze gorzka. Dla tych wszystkich osób najlepiej jak Tusk był i kradł wszystko. To było w porządku. Nie kradł. Kolego, nawet tory by sprzedali w Warszawie, wiesz. Fabrykę sprzedali, do dzisiaj pusty plac stoi. A ty byłeś dziady kiedyś w Warszawie? Kolego, jak ja po świecie chodził, to tobie skowronek nie śmiergolił. Po co chodził?